już palę ognisko. Dlaczego już palę ognisko? Bo będziemy słupki opalać. Źle to waży z 80 kilo. No to co? No to też trzeba poopalać wszystko, nie? Zadowolona? No jak będzie efekt, to będę zadowolona. Sąsiad mówi, że ogrodzenie postawi w ciągu roku. No, zobaczymy. Droczy się ze mną. Ale u mnie to tak jest, bat i marchewka. I nie ma zmiłuj. A pan co robi? Okorowuje. Czy korę zrywa. Siekielą. Siekielą. Żeby nie było kory na drzewie. No bo trzeba palić, ta kora i tak zgnie, później spadnie. A tam już jest czarne. Już się czarne robi. Moje związki się rozpadały przez niedopasowanie. Nie było nadawania na wspólnych falach. Ja osobiście generalnie dobrze się czuję sama, jest okej, wszystko jest fajnie, bo ja partnera życiowego nie potrzebuję. Ulala! Wicia, chcesz serek? Nie. Ja chcę to. Chlebek chcesz? No to bierz chlebek. Co to za serki są? Kozie. Gdyby sąsiad tutaj został, osiadł na stałe, no to chłop do roboty zawsze się przyda. Piasto mi ciężko przechodzi przez gardło, bo to jest imię mojego pierwszego męża, znaczy byłego męża jedynego. Smaka mi narobisz? No co? Dobre serki. To co, ja tym serki masz. Mogę, tak? Elegancko. Trzymaj, całość trzymaj. Dobra, proszę mi tłumacz, co to z czego jest. Papryka słodka. To duże, to jest czosnek niedźwiedzi. A tamto to jest taka mieszanka, Café de Paris się nazywa. Ziołowa. Przyprawowa. Którego mogę? A każdy, który chcesz. Na zdrowie. To ja tego czerwonego wezmę. A bierz. Wicia, chcesz serek? No, próba generalna. Zaraz zobaczymy sąsiadka, co ty tu wymyśla. Aha. Mmm. No. Mmm. Dobra. Jak ja bym moich kóz nie miała, to bym w życiu nic od kozy nie zjadła. Bo byśmy na służewcu mieli kozy w stajni i to było śmierdzące mleko jak nie wiem co. Ohydne. A to, to nic nie czuć. Nie wiem, jest bardzo dobre. No, jak ja będą fery, to będziemy rozmawiać. Dobra. Sąsiad jest bardzo enigmatyczny. Okej, dobra, zobaczymy jak to wyjdzie w praniu.